List do Efezjan, rozdział pierwszy. Paweł zwoli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i do wierzących w Chrystusa Jezusa, łaskawami pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego. W Chrystusie. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy byli przed nim święci i nieskalani w miłości. On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa. Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie występków, dzięki bogactwu Jego łaski. Obdarzył nas nią obficie, wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli. Tak sobie upodobał i w nim postanowił, że dla dokonania pełni czasów wszystko podda Chrystusowi jako głowie, to co w niebie i to co na ziemi. W Nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez tego, który wszystko czyni według postanowienia swej woli, abyśmy wielbili majestat Jego łaski, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim także wy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię o Waszym zbawieniu. W Nim uwierzyliście. I zostaliście naznaczeni pieczęcią, świętym duchem obietnicy, duchem, który jest poręczycielem naszego dziedzictwa, odkupienia tych, których On nabył, aby był uwielbiony Jego majestat. Dlatego i ja, słysząc o Waszej wierze w Pana Jezusa i o Waszej miłości do wszystkich świętych, nie przestaję za Was dziękować. Pamiętam o Was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia, abyście go lepiej poznali. Niech da Wam światłe oczy serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym nadzwyczajny ogrom Jego mocy dla nas wierzących, o czym świadczy siła Jego potęgi ukazał ją w Chrystusie gdy wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawej stronie na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą mocą i panowaniem i ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym wszystko poddał pod jego stopy i ustanowił go głową całego kościoła który jest jego ciałem i pełnią tego który wypełnia wszystko we wszystkim. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny list Pawła, tym razem do Efezjan, czeka nas sześć rozdziałów. I ten pierwszy rozdział, bardzo go lubię, bardzo go lubię czytać, szczególnie tą pierwszą część. Mam wrażenie, że to jest taki, taki fragment, gdzie Paweł opisuje tak naprawdę marzenia Boga, to czego Pan Bóg pragnie. Opisuje różnego rodzaju tęsknoty Boga, które są w Panu Bogu, w związku z tym, że nas stworzył. Zobaczcie, Paweł to pisze o tym, że jeszcze zanim został świat stworzony, to Bóg już nas przeznaczył, czyli w sensie pragnął dla nas świętości, mocy, łaski, potęgi itd. Że nic tak nie objawia chwały Boga, jak właśnie my w pełni zrealizowani, czyli my, Tacy, jakimi nas Pan Bóg pragnie. Zobaczcie, tam Paweł w kółko mówi o tym, że chwała i majestat Boga właśnie w tym się objawiają, że się spełnią w nas te Boże pragnienia. Kochani, dzisiaj taka prośba. Usiądźcie na chwilę do modlitwy. Poproście Ducha Świętego, żeby Wam towarzyszył, żeby przenikał Wasze myśli, Wasze, wasze serca, Wasze pragnienia, to, co w Was jest, Wasze wnętrza. I takie pytanie sobie zadajcie. Boże, czego pragniesz ode mnie? O czym marzysz we mnie? I posłuchajcie trochę w ciszy. Wiadomo, że pewnie przydam wam też do głowy jakieś wasze rzeczy, to jasne. Siedźcie z nimi trochę dłużej. Jeżeli dzisiaj za mało, to jutro i pojutrze i tak dalej. Pan Bóg wam będzie podpowiadał różne jego pragnienia. Jego właśnie. Nie myślcie o sobie, o tym, czego wy pragniecie, co jest dla was szczęśliwe, tylko jego pragnienia. Posiedźcie dzisiaj z taką modlitwą. Powiedz mi, panie Boże, czego ode mnie, ode mnie pragniesz.